to terapia przez sztukę. Jest to poszukiwanie swoich uzdolnień, umiejętności, rozwijanie tych umiejętności, pobudzanie wyobraźni i scena. Przede wszystkim scena i chęć pokazania się przez te dzieciaki. Te dzieciaki są świetne. W ubiegłym roku, 2 lata temu, każdy występ mnie osobiście wzrusza. Jestem bardzo związana z osobami niepełnosprawnymi. Czuję ogromną empatię do nich i dlatego będę cały czas wspierać i będę chciała, żeby te przeglądy trwały i trwały. W Trzcianeckiej Hali Widowiskowo-Sportowej spotkała się młodzież niepełnosprawna, aby zaprezentować swoje umiejętności aktorskie. W przeglądzie teatru wzięło udział 6 zespołów z Trzcianki, Gębic i Wągrowca. Decyzją jury w składzie Teresa Kotiuszko oraz Irena Bąk, polonistek pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, pierwsze miejsce trafiło do zespołu szkół specjalnych z Gębic za przedstawienie pod tytułem Życie ławki. Drugie miejsce otrzymał zespół Wierszyki z Wągrowca, który przedstawił spektakl pod tytułem Czerwony kapturek. Na trzecim miejscu plasowała się szkoła podstawowa nr 2 w Trzciance, prezentująca przedstawienie Podróż małego księcia.